Marcinie, skoro już zabrałeś głos, ponownie będziesz cięższy od rywala. Czy to atut, bo będziesz silniejszy, czy wada, bo on będzie szybszy? Przede wszystkim, moi drodzy, to jak wszyscy doskonale wiemy, ja kończę już swoją przygodę ze sportami walki. Chciałem w tym miejscu bardzo podziękować włodarzom, Boksdelowi, Wojtkowi, Krzyśkowi, Rafałowi, Asi, Lidzi. Słuchajcie, jestem tutaj 13 miesięcy, przeżyłem tu piękną przygodę i wychodzę bez żadnego obciążenia, bez żadnej presji do tej walki. Chcę się przygotować do niej jak najlepiej i to właśnie robię. Właśnie przyjechałem z gór, 2 dni obowiązków i wracam na kolejny tydzień trenować. Reguły są takie, jak sobie Don Casio zażyczył. Małe rękawice powodują to, że czy trafię go lewą, czy prawą, no to go znokautuje. No, on ma oczywiście, jest dużo młodszy, jest pewnie szybszy. Natomiast wytworzył sobie wielką presję, no bo ja już kończę i chcę się zaprezentować jak najlepiej i jestem przekonany, że go znokautuję. Ale on jest tak przekonany o tym swoim zwycięstwie i gada tyle rzeczy, że ja nie wiem, co będzie, co on powie, jak tą walkę przegra. Już zapowiedział, że się zapadnie pod ziemię, no nie wiem, zmieni kraj, no nie wiem, gdzie on będzie teraz mieszkał. No, w każdym razie problem się pojawił inny, bo jeszcze niedawno, jak powiedziałem, że kibicami Don Casio są Menele, to wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale wielu się oburzyło, między innymi Don Casio, no ale po jakimś czasie YouTube sam się obciął, że tak jest i mu tą melinę zamknęli, to konto. I chodzi o to, że jak będzie miał się zapaść pod ziemię, wyjechać z kraju i jeszcze mu konto zamknęli, no to co on będzie robił? Po co sobie takie obciążenie daje na głowę? Casio, cały czas śmiejesz się na każde słowo, na każde zdanie Marcina. Tak, jak się o do tego kanale bierzesz? To najpierw powiem, że tak, zmieniłem content, jak mnie Marcin wyzywał od tych Meneli. Chciałem być normalny i mi YouTube blokadę jebnął, że to ja gratuluję, jest, nie, poważnie, jeżeli źle. Zmieniłeś content, no to i super. Teraz stworzyłem nowy kanał bez majtek, więc tam suba zostawcie, tam już będą melanże non-stop. Bo widzę, że tego YouTube widzę, nie blokuje. Widzę, że jednak malina znowu się zaczyna. A raz, jak właśnie tam poszedłem porady Marcina, żeby nie pić, no to mi kurwa YouTube blokadę zajebał, nie? Więc pierdolę, piję, tak jak chciałem zrobić 4 treningi tygodniowo, żeby się przygotować na niego, ale jednak kurwa jak zobaczyłem te jego filmiki, te jego tą kurwa siłę ciosu. Czyli wróciłeś do tego, co działa i sprawdzone. Walki z cieniem, to wróciłem do 2 treningów tygodniowo. No i resztę będzie picia na kanale bez majtek YouTube. I co? I tam z moimi menelami kurwa będziemy siedzieć i opijać już zwycięstwo z Eltostem. Ale kogo? Kogo zwycięstwo będziecie opijać? No moje. A nie, przestań się wygłupiać. Dobrze, a co do tej presji, o której mówi Marcin? Oczywiście wiemy, wypuściłeś presja, kawałek. Tak, polecam, jest kawałek nowy, presja na YouTubie, weźcie sobie zobaczcie. Tak, ale poza tą presją muzyczną, o której słuchaliśmy każdy z nas na pewno wielokrotnie na zapętleniu, mówimy o tej prawdziwej presji związanej z tym, że Marcin nie ma nic do stracenia, a ty wszystko. No ja nie mam nic, bo ja jestem królem, ja mam takie kurwa bogactwo, królestwo, że wiesz, ja on mam... już też nie ma nic do stracenia, bo ostatnie co miał kanał też mu zabrali, kurwa, no. No ale mam nowy. Bez majtek. Okay. Zapraszam wszystkich, subskrypcja. Teraz już będą tylko melanże. Już nie będę szedł porady kurwa Marcina i nie pił. No to ja też tam już nie zrobić. Będę taki, też jak coś zasubskrybujcie mu, to niech się chłopakowi tam wiedzie na tym YouTubie, ponieważ to niedługo będzie jedyne zajęcie, jakie mu zostanie, ponieważ ta cała kolejka tych zawodników tutaj bliźniak czeka. Panowie, ja wiem, że wy czekacie, no tylko że jest jeden problem, wy się kurwa nie doczekacie. Bo to już jest koniec Don Casio, zostaje kanał YouTube nowy. Dajcie mu suba. Ja się na tym YouTubie. Ostatnio ci podpowiadałem. Goście tłumaczą, ten nic nie miał, przyszli walka wieczoru. No piękna sprawa. Ja też się cieszę. Dobrze, że ty nie masz, kurwa. Ale Kacper sporo do mnie ma. Ty, bo, Casio, ale wiesz, bo zgrywał... że jeżeli Marcin miałby walkę wieczoru, to ty też byś miał walkę wieczoru. Nie tłumacz mu tego, bo on Mi na tym nie zależy. Nie tłumacz mu tego, bo mu wpierdolić, bo jest szochem do szczania, jest zwykłą pizdą i tyle mu. Chcę tylko najebać i mogę mieć pierwszą walkę nawet. No tak jak powiedziałem, dla niego, obawiam wiesz, się, zależy, żeby być jak najwyżej, żeby tam opowiadać, jaki to on kurwa nie jest bokser, kurwa. Zakończyć karierę. 10 lat temu kończyłeś, kurwa. Wczoraj oglądałem z myślą historia, polecam. Nie wiem, kto to stworzył, ale zajebiste. Kurwa, Wajmanie, jak się wyjaśnia sam siebie, cały czas wyjaśnia. Mówi jedno, robi drugie. No Rynsztok, trzeba... O, Rynsztok tam też jest twój pokazany idealnie, kurwa. Wyczyścić z Rynsztoka, dlatego Rynsztok tam jest twój taki pokazany, że szok, nie?
Więc kurwa, po co ty mówisz w ogóle takie słowa, debilu, to naprawdę nie wiem, nie? Słuchaj, już YouTube cię wyjaśnił, Melinę ci zamknęli. Dalej mówi, robisz to, mówi ale o teraz ja cię wyjaśnię. Najświeższe było, ja jak o Trypsonie coś powiedział, że pokazuje w programie to i to, a potem jest urywek z Big Brothera, jak kurwa stoi z gołym fiutem. No, no debil, no totalny debil. No. Mówię wam, zmyślona historia, nie wiem, komuś polecam kanał, ale niech ma, bo fajnie stworzył historię na YouTubie. Kurwa, o Najmanie, 36 minut, nie? Całe jego życie od 10 lat kończy karierę, kurwa, nie? Marcinie, ja mam pytanie, które bardzo dobrze wpisuje się w to, co się właśnie przed chwilą wydarzyło, bo ty wielokrotnie powtarzałeś. Powtarzałeś to w wywiadach ze mną, powtarzałeś to w wywiadach dla innych mediów, że dla ciebie to jest kwestia szacunku, że ty chcesz dać mu lekcję. Czy ty czujesz, że masz coś do udowodnienia Kasiuszowi, młodym widzom, jakby temu młodszemu pokoleniu? Chcę tym młodym ludziom pokazać, że rynsztok i ten poziom rynsztoka, który prezentuje ten osobnik, to nie jest nic fajnego i to nie jest to, na czym powinni się... jakby czym się dobrze, powinni kierować. Dobrze, że zrozumiałeś to YouTube, po 40 dopiero. Tak jak powiedziałem, no YouTube zrobił swoje, pozamykali te meliny, natomiast obawiam się, że to drugie konto skończy tak samo, bo widzę, że się nic nie zmieniło. Już tam będzie tylko picie, już nie będzie blokady. Natomiast ja tą melinę zakończę, jeśli chodzi o Fame MMA, już 21 listopada i tutaj naprawdę będzie po 20 listopada bardzo fajnie, sympatycznie, przyjemnie. Fame MMA daje ci chleb, kurwa, jaka melina, co ty pierdolisz? Kasio, teraz pytanie do ciebie, bo też o tym właśnie mówił Marcin, że dla niego to jest pożegnanie się z Fame MMA. Dla ja niego... o Fame MMA zawsze mówię z całym szacunkiem, podziękowałem wszystkim. Potem sobie cofnij, debilu, jedyna co powiedziałeś, melina, debilu. Jaka tu jest, to jesteś ty, Menelem, tylko ty. A to pójdź a sobie z myślą historię, nawet, i tak pewnie oglądałeś, bo tam siedzisz słów, cały czas na tym YouTubie. Logicznych zdań nie rozumiesz. Kurwa, obejdź sobie jeszcze raz. Jedynym meliniarzem zmyślona jesteś ty. Historia, Fame kurwa, zobaczcie, jakim jesteś meliniarzem, kurwa. I już niebawem będzie Fame MMA wyczyszczony z wszystkich meliniarzy, kurwa, no. Czyli z ciebie, kurwa, farmazaniarzu pierdolony, szczopu. Ale ten poziom dyskursu na zasadzie chyba ty naprawdę szanuję. Podstawówka, druga klasa. Dobrze, Kasio, ale żeby nie było, tutaj Marcin mówi o szacunku, ale Marcin też rzeczywiście kończy swoją karierę w formule. No właśnie, dlaczego? W boksie, dlaczego nie w MMA? I podobno udzieliłeś wywiadu dla innego portalu, w którym powiedziałeś, że ty już w ogóle nie będziesz chciał się bić w MMA. To po sparingu z bliźniakiem. Bliźniak mu wybił MMA z głowy. Ja się wręcz zastanawiałem, czy to wiesz, czy to, że mówisz, że jesteś dyktatorem, czy to dlatego, że wiesz, dyktujesz swoje warunki. Tobie ponoć kurwa już wybił Burnejka, Budzianowski, Saleta. Po każdej mówiłeś, że kończysz karierę i co jest, kurwa? No ale skończę cię. Co jest? No ale skończę. Ale ostatecznie skończę cię. No to powiedz, no. Czemu tam nie zakończyłeś? Ty masz honor, kurwa, ciebie. Ty skończę kurwo do szania, debilu pierdolony. Słuchajcie, nie zniżę się do tego poziomu, wybaczcie. Menel będzie wyjaśniony. Już go nic nie wyprowadzi. Zobaczcie, jak on sobie zaprzecza cały czas. Mówi, że już go nic nie wyprowadzi z równowagi. Wystarczy, że telefon zadzwoniłem do Cage'a, kurwa, i zobaczcie, jak się zachował szczoch pierdolony. Nie wyprowadzi mnie z równowagi, naprawdę. To jest dzieci, poważny facet dzieci, po 40 i takich słów używa. Przez telefon. Wy go słuchacie? Wy go słuchacie? On mówi coś o używaniu słów? Ja pierdolę, człowieku. Ty jesteś największym menelem, jakiego w życiu widziałem. Tak? Możemy zmienić temat. Popatrz. Tak, zmienimy temat, bo Marcin się niepokoi. Właśnie chciałem się odnieść tutaj do tego, o czym też powiedział poniekąd Kasiusz, ale troszkę z innej strony. No bo rzeczywiście tych pojedynków pożegnalnych miało już być parę. Ja nie będę cię pytał, czy to będzie twój koniec kariery, bo to wiadomo, jakby życie pisze różne scenariusze. To wiadomo, że jak zapłacą, to kolejny będzie. Ja zapytam cię o coś zupełnie innego. Ja zapytam cię, czy prócz Kasio jest ktoś, z kim masz nie do końca zamkniętą historię, nie do końca wyrównane rachunki? Nie, to jest jedyny jeszcze menel, którego muszę wyjaśnić. Czyli ta osoby typu Saleta, Trypson i tak dalej, to już jest jakby... Historia. To już jest historia, okej. Okay. Kasiuszu, w takim razie pytanie do ciebie. No bo na liście potencjalnych przeciwników, no sam mówiłeś, jest ich bardzo dużo. Łukasz Lupa, Norman Park, Paweł Tyburski. Czy doczekamy się wszystkich tych walk, o których powiedziałem, czy król prędzej przejdzie na emeryturę? Nie wiem, bo jak będą co konferencję dochodzić nowi, to nie wiem, czy będę aż tyle walczył. Raczej nie będę takim menelem i zjebem przyjebem, kurwa, że 10 lat będę kończył karierę, jak ten pustak, kurwa, co tam na rogu siedzi. Więc na razie do 2022 jest w planach, żebym podpisał na te walki. Jak tam będą się wpychać w kolejkę, to już między nimi walka. Król będzie czekał w oktagonie, kogo mi dadzą. Król Meneli. No, czyli twój, kurwa. Leszczu jebany, szczochu ty, kurwa. Szczochu do szczania ty jesteś, kurwa.
Dostaniesz kaosa w pierwszej rundzie. Klasa, jest ale klasa. Fajny facet, naprawdę. Fajny facet. Wokabularz naprawdę rozbudowany. Naprawdę rozgadany. No. Tak, panowie, że... panowie, ale przynajmniej cieszę się. Chciałbym mieć wasz problem, naprawdę. Panowie, właśnie to cieszę się. Cieszę się, bo macie przynajmniej... Bo walczycie w MMA, a Menel obstrał się w MMA i dlatego bijemy się na same pięści. Więc cieszę się, bo fame MMA walczycie w MMA. No. Dostałeś małe rękawice, zamknij tą mordę, kurwa, myślisz, że mnie ustrzeliście. Dlaczego się obstrałeś przed walką w MMA? Dobra, weź sobie, pójdź tą historię na YouTubie, no to masz merytorycznie wszystko MMA wyjaśnione. Co, Kasiusz, twoje słowa. Jeszcze, tak, twoje ja zadam to pytanie, są. Ja zadam to pytanie, ale w taki sposób, że on rzeczywiście na nie odpowiedział. To jest temat, który się pojawił wielokrotnie, tylko wielokrotnie już jakby zbijałeś ten temat, ale rzeczywiście, dlaczego Casio nie chce się bić w MMA? Bo ja kocham boks. Część publiczności ci w to nie uwierzy. Część publiczności będzie wciąż myślała, że to dlatego, że chcesz ciągle wygrywać, bo w MMA... Kocham boks i tam będę wygrywał, tam czuję, bo wiesz. Ale wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że część publiczności będzie ci zarzucać, że w MMA znalazłby się ktoś, kto by cię uwalił, nie? Tak jak część publiczności tej, zwłaszcza młodej, myśli, że Marcin Najman to jest fajny wujaszek, nie? A jak sobie puszczą zmyślową historię i zobaczą, jaki to debil jest od 10 ale lat. Marcin Najman nigdy jak nie obstrał zbroi tak jak ty. Wychodził do Pudzianowskiego, a co to jest wyjść, żeby walczyć, żeby klepnąć? Co to jest, żeby wyjść, żeby klepnąć? Bliźniak się upierdolił na ziemię, a wiesz, co nie ci miałeś powiem? W ogóle nic do powiedzenia i od tamtej pory oznajmiłeś publicznie już nigdy w MMA. No nigdy, no bo byś zawsze po łbie dostawał. No. A wiesz, co ci powiem? Że teraz pierwszy to będzie twój pojedynek, jak klepniesz kurwa głową o matę. Ja pierdolę. Dobrze. Dzisiaj nagrałem nowy kawałek Niepokonany, nie po to, żeby z tym Szczochem przegrać, więc wejdźcie sobie Niepokonany. Don Casio jest nowy kawałek na YouTubie. Obsrany, bardziej by pasowało. Dobrze, no, dobrze. Zobaczymy, dobrze. Jaki panowie? Będziesz kurwa na walce w oktagonie. Tak, 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 t